Księdze Izajasza czytamy: moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. W liście Jakuba: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Patrzycie czasem w górę, na niebo, na gwiazdy. Czy myślicie czasem o wszechświecie, o jego nieograniczonej, niekończącej się przestrzeni, a równocześnie o takiej niezliczonej ilości zagadek i tajemnic, które w sobie kryje? Kiedy myślę o tym wszystkim, w moim sercu rodzi się takie uwielbienie i respekt wobec tego, który to stworzył. Pojawia się również takie przekonanie, że On zna odpowiedź na wszystkie możliwe pytania, zagadki. On wie wszystko o tym, co my tak naprawdę poznaliśmy w znikomych procentach. Dzisiaj czytamy wyraźnie przez to słowo Izajasza właśnie, że to On to wszystko zaprojektował, stworzył. On również dzisiaj rozdaje rozkazy i wszystko to jest Jemu podległe. Wiecie, do czego mnie to wszystko zachęca? Do tego, żeby trwać w modlitwie, bo Ten, który charakteryzuje się tak wielką potęgą, mocą, tak wspaniałym projektem tego wszechświata, który wykonał, czytamy, że od Niego dzisiaj wstępuje do nas wszelki datek i dar doskonały. On jest Ojcem Światłości. Sam usilnie modlę się już o coś 4 lata. To myślę, że dosyć duży okres czasu i dalej chcę nie poddawać się w modlitwie i czekam na odpowiedź. Ale podczas tych modlitw nieraz przychodził taki moment jakby takiego zachwiania zaufania i takiej zachwiania pewności, że Bóg odpowie na tą modlitwę. I tu bym nazwał takie momenty właśnie takim zaćmieniem. Ale u Boga nie ma tego zaćmienia. Do Niego te modlitwy dotarły. On chce tą odpowiedź dać i ją da w odpowiednim czasie. Moim zadaniem jest wytrwać i nie poddawać się. I wiecie, dużo w naszych codziennikach mówimy właśnie o modlitwie. Ja bym chciał życzyć sobie i wszystkim nam, żeby to był taki niesamowity nawyk, za którym będziemy tęsknić. Posłuchajcie. On uczyni. Kiedy? Teraz. My tak skłonni jesteśmy popadać w błąd, aby pokładać nadzieję, że odpowiedź nastąpi w dalekiej przyszłości, przypuszczając, że Pan w nieokreślonym czasie zacznie działać ku naszemu pożytkowi. Zamiast tego, aby zwracając się ku Niemu w modlitwie powiedzieć jednocześnie: On wykona, i zacząć teraz sławić i dziękować Mu za to. To żywe oczekiwanie z naszej strony ułatwia Duchowi Świętemu wykonanie tego, cośmy na Niego złożyli. Troska włożona na Pana nie obciąża już naszych ramion. Nie czynimy więcej żadnych wysiłków, ażeby pomóc sobie, bo On wykona. Dlaczego? Bo u Niego nie ma żadnego zaćmienia, żadnej odmiany, żadnej niemocy. Patrzmy w niebo i pamiętajmy o tym, kto nas tam słucha i kim On jest. Niech Bóg was wzmocni tym fragmentem, doświadczcie tego blasku. Życzę wam Bożych odpowiedzi na wasze modlitwy i trwania w Jego społeczności, nie poddawania się. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.